Cześć, tu Kamila z Kama Home & Garden. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja wyklejam szuflady tapetą za pomocą metody decoupage. Niestety jestem sama, nie mam niech to nagrać, więc mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie i uda mi się co nieco Wam pokazać. Pokażę Wam teraz, co będzie mi potrzebne, czyli szuflada. To jest szuflada z mojej toaletki. Może kojarzycie ją ze zdjęć. Następnym bardzo ważnym krokiem jest wybór tapety, która będzie odpowiadała nam kolorystycznie i w ogóle będzie pasowała do całego projektu. Kolejnym bardzo ważnym jest klej do decoupage. Niestety nie pokażę Wam na filmiku nazwy tego kleju, bo nie chcę robić reklamy, ale napiszę ją pod spodem w opisie filmiku. To jest klej na bazie wody, który jednocześnie klei i robi nam powierzchnię lakierowaną, czyli klej i lakier w jednym. Nożyczki, pędzelek i karta, może być stara karta do bankomatu. I teraz zabieramy się za wycinanie odpowiedniej wielkości tapety. Proszę się nie sugerować linijką, bo właśnie linijka nie będzie nam tutaj potrzebna. Teraz musimy dopasować tapetę do dna szuflady. Bawienie się z linijką jest tutaj zbędne, ponieważ przeważnie szuflady w starych meblach są nierówne. Najlepiej przyłożyć sobie tapetę tutaj na górę, wycinamy na około trochę więcej niż otwór, wkładamy tapetę do środka i za pomocą karty dociskamy tapetę porządnie z każdej strony i dzięki temu robimy sobie zarys. To wszystko obcinamy nożyczkami i w ten sposób mamy pewność, że rozmiar tapety jest idealny do naszej szuflady. A pamiętajcie jeszcze, że jeżeli mamy taką wzorzystą tapetę, zanim cokolwiek przytniemy, a już na pewno przykleimy, musimy się zastanowić właśnie nad tym wzorem. Bo pamiętam, kiedy robiłam mój pierwszy projekt, okazało się później, jak już przykleiłam, że ptaszek, który siedział na gałęzi, nie siedział pionowo, tylko poziomo. Także to jest bardzo ważne. Zanim przystąpimy do klejenia, musimy sobie odpowiednio przygotować podłoże. Trzeba przetrzeć drewno papierem ściernym, papierem, którego Wam nie pokazałam na początku filmiku, kiedy pokazywałam Wam wszystko, co mi jest potrzebne. Także przecieramy papierem ściernym, bo powierzchnia musi być chropowata, żeby klej miał się do czego przykleić. Jak już przetrzemy, musimy dokładnie odkurzyć odkurzaczem, żeby nie było żadnych paprochów. Jest kilka wariantów, na które Wy musicie się zdecydować, jaki efekt chcecie uzyskać. Możecie wyłożyć jedynie dno papierem, bądź dno i boki, albo dno papierem, a boki malowane farbą. Także to już od Was zależy, jak chcecie, żeby Wasze szuflady wyglądały. Dno szuflady maluję teraz klejem do decoupage. On jest biały na początku, ale później zrobi się przezroczysty. Także jeżeli coś poklapiecie, nie panikujcie, bo później nie będzie tego i tak widać. I teraz bardzo ważny moment, przyklejanie tapety. Pamiętajcie o odpowiednim kierunku, bo później będzie za późno. Dociskamy dokładnie w miejsca. Tak, żeby nie było żadnych szpar. A następnie za pomocą znowu tej magicznej karty dociskamy dokładnie. Jeździmy po całej szufladzie kilka razy, żeby ją porządnie docisnąć, żeby pod powierzchnią tapety nie znajdowały się żadne pęcherzyki powietrza. Oczywiście, jeżeli tak się stanie, co czasami jest nieuniknione, wtedy bierzemy igłę, robimy otworek w tym pęcherzyku i naciskamy mocną kartą, żeby to całe powietrze wydobyć i czekamy, aż klej zaschnie. Także
zawsze jest jakieś wyjście. Teraz ostatni etap, czyli lakierowanie tapety. Robimy to za pomocą tego samego kleju, co przyklejaliśmy tapetę. Klej jest biały, jak widzicie. On po około 15 minutach zrobi się bezbarwny. Nakładam 3 warstwy tego kleju. Czekam za każdym razem, aż klej wyschnie i zrobi się bezbarwny. Ważne są też pociągnięcia pędzla. Oczywiście w szufladzie nie będzie to takie widoczne, ale jeżeli robimy blat, to wtedy starajcie się malować w jednym kierunku, ponieważ pod słońce będzie widać machnięcia pędzlem. Nie tylko szuflady można ozdabiać metodą dekupaż, a także blaty oraz całe meble. Taki przykład Wam podam z mojego kanału. Wejdźcie sobie na filmik Komoda Maroko, to jest ta niebieska komoda, gdzie ozdobiłam tapetą boki tej komody. Bardzo fajny efekt uzyskałam. A ja oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału oraz na Facebooka, bloga i Instagram. Do zobaczenia!